Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają na majówkę za granicę. Widzimy to w ramach naszych danych. Z punktu widzenia tego, gdzie wyjeżdżają Polacy, to oczywiście cały czas królują destynacje takie jak Egipt, Tunezja, Grecja, ale pojawiają się nowe. Czarnym koniem już od dłuższego czasu jest Chorwacja, ale też Bułgaria. Widzimy coraz więcej wyjazdów w tamte kierunki. Na co wydajemy pieniądze na zagranicznych majówkach? To oczywiście zależy od tego, gdzie idziemy. Bo zupełnie innym wyjazdem jest 3-dniowy wyjazd do Pragi, a zupełnie innym tygodniowy wyjazd do Tunezji na All Inclusive. Ale gdybyśmy mieli generalizować i zobaczyć wydatki użytkowników Revoluta, to pierwszą kategorią są loty, drugą jest nocleg. Dopiero później jest jedzenie. Temat wypłat z bankomatów za granicą jest też szerokim tematem, bo to wszystko zależy od konkretnego przypadku. Ale gdybyśmy mieli wyróżnić trzy rodzaje opłat, które występują w momencie, gdy użytkownik wypłaca pieniądze za granicą, to jest to bardzo często spread, który jest doliczany do kursu, po którym jest wymieniana waluta. Drugą kwestią jest opłata, którą doliczają często banki albo inne instytucje finansowe za wypłaty z bankomatu. Ona potrafi być zarówno stała, jak i procentowa. A trzecią rzeczą jest opłata lokalnego operatora bankomatów, która też się pojawia w szczególności w miejscach turystycznych. W Revolucie wypłaty pieniędzy z bankomatów są bardzo proste. W zależności od planu taryfowego, użytkownik, który wypłaca pieniądze, może wypłacić do 2400 zł lub ekwiwalenty w lokalnej walucie z bankomatu bez żadnej dodatkowej opłaty. Powyżej tego jest 2%. Ważne jest też, na ile bezpieczne są nasze transakcje. Bo jedno to, żebyśmy je mądrze wydawali, a drugie to, żeby nikt nam tych pieniędzy nie ukradł. I tutaj my jako Revolut mamy rozwiązania, które uważamy są świetne dla wszelkiego rodzaju podróżników. Po pierwsze, mamy karty wirtualne. Tymi kartami można kupować w internecie, na przykład loty. Możemy wykorzystać kartę, która zmienia numer po każdej transakcji, więc jeżeli gdzieś chcemy podać numer naszej karty, nie jesteśmy pewni, to nie jest dla nas super bezpieczne, możemy podać kartę z wirtualnym numerem i po zakupie biletów ten numer zostanie skasowany i nikt go później nie będzie mógł wykorzystać. Dodatkowo sama karta ma wiele rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, które też są bardzo innowacyjne. Można wyłączyć pasek magnetyczny, można połączyć kartę z telefonem, czyli jeżeli będzie transakcja 500 metrów od naszego telefonu, to ona się nie uda. To, co jest świetne, to można tą kartę po prostu bardzo łatwo wyłączyć i zostawić w hotelu i nie bać się, że ktoś nam ją użyje w momencie, gdy jesteśmy na basenie.